lekcja pod tytułem Zapisywanie równań i druga część Liczba spełniająca równania. Przyjrzyjmy się takiemu zadaniu. Mam dwa pudełka kredek. Jeżeli dodam 8 kredek, to razem będę miał 28 kredek. Jak to zapisać? Podejdźmy do tego spokojnie. Czytajmy i próbujmy zapisywać. Mam 2. No to piszę sobie 2. Pudełka kredek. Ile jest w pudełku kredek? Pojęcia nie mam. Nie wiem ile. To pamiętasz, co robiliśmy, jak uczyliśmy się o wyrażeniach algebraicznych? Jak czegoś nie wiem, to oznaczę to literką, no bo póki co nie wiem. Oznaczę to sobie jakąś literką. Jaką literką? Kandydatem jest P, literka, no bo pudełko, albo K, kredek. Wybierzmy sobie P. Czyli 2 razy P. To są moje dwa pudełka kredek. Gdzie P to jest ilość kredek w tym pudełku. Jak pomnożę 2 razy P, to już wiem, ile jest w tych dwóch pudełkach. Póki co nie wiem, więc zamiast pisać liczbę kredek w pudełku, po prostu piszę literkę P. Ten kawałek już mamy z głowy. Czytamy dalej. Jeżeli dodam, no to piszę dodawanie, czyli jeżeli dodam 8 kredek, no to wpisuję, jeżeli dodam 8, to razem będę miał, czyli to będzie równe, 28 kredek. Czyli 2 pudełka kredek, ich zawartość, dodać jeszcze 8 kredek, razem daje 28. Co tu zrobiliśmy? Ułożyliśmy sobie wzór na to zadanie. No dobra, popatrzmy dalej. Czytamy. Nie wiem, ile kosztuje parasol. No to znowu, coś jest niewiadome, prawda? No to cenę parasola znowu oznaczę sobie jakąś literką. Nazwę to sobie X. Najczęściej w matematyce, jak czegoś nie wiemy, oznaczamy to X. No to piszę. Nie wiem, ile kosztuje parasol. To już przeczytałem. Ale jeżeli dodam, no to piszę. Dodawanie, jeżeli dodam, cenę czapki równą 25 zł, czyli mam dodać 25 zł, to już zapisałem, to razem, czyli równa się, zapłacę 200 zł, czyli ma się to równać 200 zł. Czyli parasol, dodać cena czapki, razem 200 zł. Znowu, ułożyliśmy wzorek na koszt zakupu parasola i czapki. Równy jest 200 zł, tylko póki co nie znamy ceny parasola, dlatego oznaczyliśmy ją literką. Jak poznamy, to natychmiast w miejsce tej literki wpiszemy. Ale na razie nie znamy, ale wzór już gotów. Brawo my. Popatrzmy dalej. Co my tu mamy? Jeżeli liczbę Y powiększymy o jej dwukrotność, powiększymy, czyli dodamy do tej liczby jej dwukrotność, no a dwukrotność liczby to jest ta liczba razy 2, czyli 2 razy Y, to otrzymamy, czyli równa się 75. Znów mamy piękny wzór na to zadanie. Nikt nam na razie nie każe tego rozwiązywać. Spokojnie, spokojnie, zaraz się wyjaśni, o co chodzi. Następne zdanie. Jeżeli liczbę x zmniejszymy dwukrotnie, co to znaczy zmniejszyć dwukrotnie? Podzielić przez 2. To otrzymamy, czyli równa się, liczbę równą x zmniejszone o 5. X zmniejszone o 5, to znaczy x odjąć 5. Znowu już te coraz bardziej skomplikowane wzory nam się udaje ułożyć, bo patrz, ten już jest bardzo skomplikowany. X występują po jednej i po drugiej stronie znaczka równości. Co zrobiliśmy przez kilka ostatnich minut? Podsumujmy to sobie. Ułożyliśmy sobie raz, dwa, trzy, cztery wzory. Co w tych wzorach widzisz wspólnego? Po pierwsze, wspólne jest to, że mają znaki równości. Dlatego nazywamy je równaniami. Stąd to się nazywają równania. Po drugie, wspólne jest także w nich to, że
Po lewej i po prawej stronie znaczka równości występuje znane nam doskonale wyrażenie algebraiczne. Wyrażenie algebraiczne jest po lewej? Jest. Po prawej? Też jest, prawda? Tak samo tu. Po lewej jest? Jest. Po prawej? Jest. Popatrzmy znowu tutaj. Jest po lewej wyrażenie algebraiczne? Po prawej też. Po lewej jest? Po prawej też. Czyli równanie to jest taki wzór, taki zapis, gdzie po lewej i po prawej stronie są wyrażenia algebraiczne, a w środku jest znak równości. Popatrz na inne przykłady równań. Pierwszy przykład. Po lewej wyrażenie algebraiczne, po prawej też. No przecież pamiętamy, że liczba, mimo tego, że jest to bardzo proste, to nadal jest to wyrażenie algebraiczne. Tutaj bardziej skomplikowane. Po lewej wyrażenie i po prawej. Tu też po lewej wyrażenie algebraiczne i po prawej. Ważne jest jeszcze, żeby zapamiętać, iż ta literka, która się pojawia, czy tylko po lewej stronie, czy po lewej i po prawej, nazywana jest niewiadomą. Już chyba nie muszę Ci tłumaczyć dlaczego. Jak układaliśmy te nasze wzory, no to literkę braliśmy wtedy do roboty, kiedy czegoś nie wiedzieliśmy. Tutaj to była niewiadoma liczba kredek w pudełku. Tutaj to była niewiadoma cena parasola, prawda? Stąd ta nazwa. Ta literka nazywana jest niewiadomą. A ponieważ póki co w szkole podstawowej i tak naprawdę do drugiej klasy gimnazjum w równaniach będzie tylko jedna niewiadoma, dlatego to, co my dzisiaj poznajemy, nazywają się to równania z jedną niewiadomą. A więc właśnie poznałeś, bądź poznałaś równania z jedną niewiadomą. Czyli tylko jedna literka. Kiedyś poznasz takie rzeczy, na przykład 2x plus y minus 5 równa się, powiedzmy, y minus 34x. To już będą równania z dwiema niewiadomymi. A jak dotrzesz na studia, gdzie będziesz się zajmować matematyką, to tych literek, czyli niewiadomych, się pojawi więcej. No ale to jest pieśń przyszłości, więc szybko to kasujemy, żeby się tego nie bać. Fikmik nie ma. Póki co równanie z jedną niewiadomą to jest taki zapis, gdzie po lewej i po prawej stronie występuje wyrażenie algebraiczne tylko z jedną literką. Zawsze tą samą. No to już wiemy, co to jest równanie. No a teraz druga część naszej lekcji, czyli liczba spełniająca równanie. Co to takiego? Popatrz. Oto mamy równanie. Takie. I teraz jest pytanie w zadaniu, na przykład w zeszycie ćwiczeń, czy liczba 5 spełnia to równanie? Co to znaczy? Jak patrzymy na nasze równanie, to ono ma stronę lewą, po lewej, tam gdzie lewa łapka, i stronę prawą, a po środku jest znak równości. I teraz, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy jakaś tam liczba, w tym wypadku 5, spełnia to równanie, to musimy tą liczbę wstawić zamiast naszej niewiadomej. Czyli musimy wstawić x równe 5 do równania i zobaczyć, czy po wstawieniu i wykonaniu obliczeń lewa strona będzie się równała prawej. No to liczmy sobie lewą stronę. Lewa strona to jest 2x minus 3. No i teraz zamiast x wstawimy 5, czyli mamy 2 razy 5 minus 3. Policzmy, ileż to jest. 2 razy 5 to nadal jest 10. Chyba że się od wczoraj coś zmieniło, ale nie podejrzewam. 10 odjąć 3 to jest 7. Czyli lewa strona równa się 7. A prawa jest ile równa? No tu nic się nie trzeba obliczać, bo od razu wiemy 7. Lewa równa 7, prawa równa 7. Czyli lewa równa się prawej, a więc tak. Hura! Liczba 5 spełnia to równanie. Popatrzmy, czy spełniać będzie to równanie. Lewa strona, to jest lewa, to jest prawa. Najpierw liczymy lewą stronę. Czyli 2x minus 3. Czyli 2 razy 5 minus 3. Już wiemy, bośmy to policzyli. To jest 7. Przesunę troszkę. A teraz prawa strona. To jest x dodać 2. Czyli zamiast x wstawiamy 5, dodać 2, to jest 7. Aha, lewa równa 7?
prawa też równa 7, czyli lewa równa się prawa, a więc liczba 5 spełnia też i to równanie. Hura! Poćwiczmy sobie jeszcze dalej, bo to jest coś, co często się pojawia. Równanie i pytanie, czy ta liczba na zielono spełnia to równanie. No to tak. Lewa strona, prawa strona. Lewa strona, czyli 2x minus 3, bo tym razem x ma się równać 3. No to podstawiamy. Zamiast x 3, czyli mamy 2 razy 3 minus 3, to jest 2 razy 3 to 6, odjąć 3 to 3. Czyli lewa strona równa się 3. Prawa strona, od razu widzimy, równa się 7. No niestety, 3 nie jest równe 7. O, nie jest. Czyli lewa strona nie równa się prawej stronie, a więc odpowiedź jest nie. Liczba 3 nie spełnia tego równania. Popatrzmy, czy może spełnia to drugie. Kto sprytny, to już wie, no ale nie uprzedzajmy faktów. Liczymy lewo. 2x minus 3, czyli 2 razy 3 minus 3, to jest 3. Prawa strona, x dodać 2, czyli 3 dodać 2 równa się 7. Pech. Znowu niestety nie. No bo 3 nie równa się 7, czyli lewa strona równania nie jest równa prawej stronie. A więc liczba 3 też nie spełnia tego drugiego równania. No i jeszcze dwa przykłady na dowidzenia. Równanie i pytanie, czy liczba 0 spełnia to równanie. Strona lewa, strona prawa. Liczmy stronę lewą. Strona lewa to jest 8, x dodać 7, czyli 8 i zamiast x wpisujemy liczbę 0, czyli razy 0 dodać 7. 8 razy 0 to jest 0, dodać 7 to jest po prostu 7. No a teraz prawa strona. 4x dodać 3, czyli 4 razy i zamiast x nasze 0 wpisujemy, dodać 3, równa się 4 razy 0 to 0, dodać 3, 3. No i widzimy, to nie jest równe 7, nie jest równe 3, a więc lewa strona nie jest równa prawej, a więc 0 nie spełnia tego równania. I ostatni przykład. 3 razy 1 minus x równa się 0. To jest lewa strona, a to jest prawa. Liczymy lewą. 3 razy, bo pamiętajmy, jak nie ma znaczka, to znaczy, że jest razy, 1 minus x. Liczmy. 3 razy 1 i teraz zamiast x wstawiamy 1, czyli 1 odjąć 1. Czyli to jest 3 razy, 1 odjąć 1 to ile? 0. 3 razy 0 to 0. Lewa strona równa się 0. Widzimy, prawa jest równa 0, od razu nie musimy nic liczyć. A więc 0 równa się 0, a więc lewa równa się prawej stronie. A więc 1 spełnia.